Moszczanka Moszczenica została zwycięzcą czwartego zimowego turnieju w piłce siatkowej o Puchar Wójta gminy Moszczenica. Tegoroczny turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział aż 9 drużyn. Przez cały czas rywalizacji siatkarskich nie brakowało sympatyków tego sportu, którzy swym dopingiem wspierali swoich faworytów. Mecze rozegrane zostały w trzech grupach. Liderzy grup walczyli o pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Następujące miejsca przypadły. Trzecie miejsce! Aleś Gorlice! Ale poza oczywiście symboliką. Poza symboliką, dobra materialne, no i symboliczny punkt. Żeby wam się doszło. Drugie miejsce z przyjemnością pragnę poinformować zajęło Uście Gorlickie. Brawa! Pierwsze miejsce, ale nie podejrzewali, czy nic złego tutaj nie było wykonywane. Myślę, że zasłużone, waleczne. Moszczanka! A to już nie wiem, co tam dalej. Nie się da się. Brawo. Jak gospodarz gminy podsumuje dzisiejszy turniej? Jestem bardzo zadowolony. Po pierwsze z tego, że udało się kolejny już turniej zimowy piłce siatkowej zorganizować w Moszczenicy. Dzisiaj 9 drużyn przyjechało, nawet z odległego Ustia Gorlickiego, a także z Gorlic, ze Stróżówki, z Klęczan, z Kwiatonowic, ze Staszkówki i dwie drużyny także z Moszczenicy. Okazuje się, że przy odrobinie dobrej chęci, przy sporej grupie młodych, zaangażowanych ludzi, przy niewielkich wydatkach finansowych i przy fajnym obiekcie sportowym można ciekawą sobotnią imprezę zrobić. W taki dzień jak dzisiaj, kiedy na zewnątrz mokro, brzydko i zimno, naprawdę warto wyjść na chwilę z domu, pograć, pocieszyć się i nawet tutaj dopingować, bo zauważyłem, że dzisiaj publiczność dopisała, a największe brawa chyba zdobyli młodzi adepci piłki siatkowej z gimnazjum w Moszczenicy. Bacznie ich obserwowałem. Naprawdę zapowiadają się na bardzo atrakcyjnych piłkarzy. Oby tak dalej. Wygrała drużyna Moszczanki. Tak, to dla nas radość i ogromna satysfakcja. Patrzyłem na ich mecze. Muszę powiedzieć, że byłem pod dobrym, pozytywnym wrażeniem. Wcześniej mówiono, że są faworytami, ale no nie sądziłem, że przejdą tak jak błyskawica. Wielkie słowa podziękowania dla nich. Kolejne imprezy sportowe? Myślimy przede wszystkim o tym, żeby na wiosnę zaprosić Słowaków i zagrać mecz na kompleksie sportowym na Orliku. Ale to już trochę inna historia. Musi być lepsza pogoda, bo to otwarta przestrzeń. Turniej po raz kolejny zorganizował działacz sportowy klubu Moszczanka Moszczenica, Marek Dziadzio. Jest to już czwarty turniej o Puchar Wójta Gminy zimowy w siatkówkę. Udało nam się, jak co roku, coraz więcej tych drużyn dobrać. Jest w tej chwili 9 drużyn. Z całego praktycznie powiatu. No, zabawa jest fajna jak zawsze. Pan wójt oczywiście nam pomaga jako sponsor. Mamy też sponsora, który nam pomaga jak Fakro. Także myślę, że siatkówka w Moszczenicy powoli się tak rozrasta.